Lauro, jesteśmy na uroczystej gali finałowej wyborów Miss Egzotika 2022. Oczywiście ty jesteś jednym z członków jury. Powiedz, jakimi kategoriami będziesz kierować się przy punktacji na poszczególną kandydatkę? Ja muszę powiedzieć, że jestem starym stażem członkiem jury, bo ja jestem z tym konkursem od początku. Ja nawet do tego stopnia czuję się związana, że związałam pary, które są małżeństwem i mają kilkoro dzieci egzotycznych bardzo. A brała tu udział w jednej z pierwszych edycji przepiękna dziewczyna, narzeczona oficjalna wówczas mojego syna Emira. Więc ja naprawdę serdecznie podchodzę do tego jurorowania mojego i mam nadzieję, że będą wspaniałe dziewczyny, bo widzę, że rokrocznie są coraz bardziej interesujące, ale wiem, że to jest konkurs, w którym zwraca się uwagę nie tylko na wygląd. To jest wyjątkowy konkurs, w którym bym powiedziała, że wygląd jest na bardzo dalekim miejscu. Tu się przeprowadza rozmowy z kandydatkami. To muszą być dziewczyny inteligentne, władające językami obcymi, interesujące. Egzotyczne też, ale niekoniecznie, bo były i z Europy czasem kandydatki. Tak więc różnie to bywało. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie w tym roku. Zazwyczaj w takich konkursach członkowie jury mają okazję zadawać pytania poszczególnym kandydatom. Nie wiem, jak to będzie w dniu dzisiejszym, natomiast gdybyś miała taką możliwość zadania pytania wybranej kandydatce, to o co chciałabyś zapytać? O Polskę. Czy coś wie, jak dużo wie o Polsce, o naszym kraju? Czy tylko przyjechała nie wiadomo z jakiego powodu? Bardzo jestem ciekawa o te powody i o to, co o naszym pięknym kraju wie. Ale zwykle, powiem tu widzom w tajemnicy, takie pytania są z góry ustalane. Więc gdybym miała jakieś zadawać, to podejrzewam, że będą jakieś wytyczne w tej sprawie. I ostatnie pytanie, ponieważ ostatnio widzieliśmy się na niesamowitym wydarzeniu, na wielkiej gali, 13. edycja Dobrego Stylu, gdzie wiele gwiazd, celebrytów, wiele artystów zasłużonych zostało nagrodzonych. Czy mogłabyś, Lauro, naszym widzom właśnie przypomnieć, kto to został nagrodzony w tym roku, kto uzyskał nagrodę Grację, czy chociażby Złotą Iguanę, jak i zarówno nagrodę, statuetkę Dobrego Stylu? Właśnie, to rzeczywiście impreza cykliczna, wznowiona dopiero po okresie pandemii, późną bardzo wiosną, bo niedawno, zwykle było to wcześniej, wiosną i jesienią. Grację dostała Grażyna Brodzińska, rzeczywiście znana od lat z tego, że zawsze była niezwykle elegancką kobietą, znakomicie się ubierającą na scenę, estradę i w życiu. Myślę, że jej jak mało komu ta statuetka się należała. Niestety nie dotarła z przyczyn zawodowych Małgosia Socha, ale z pewnością statuetkę gotową już dla niej odbierze wiosną. Natomiast te Złote Iguany, to dobrze, że są te nagrody, ponieważ można nagradzać i mężczyzn, bo nagrodzone zostały zacne panie, pisarka Katarzyna Grochola, czy dziennikarka Monika Richardson, czy malarka i pisarka Hanna Bakuła. Także wspaniałe panie, ale również zacni panowie, których nie trzeba przedstawiać, to znaczy Krzysztof Zanussi, Maciej Orłoś, Krzesimir Dębski, który obchodzi w tym roku 50-lecie pracy artystycznej. Mamy wspólnie cykl koncertów z orkiestrą Impressione. I Wiesław Ochman, który zażartował po raz kolejny, że kiedyś jak szedł ulicą, to przechodnie mówili: o, idzie Wiesław Ochman, ten śpiewak, a teraz mówią: o, idzie Ochman, dziadek Krystiana. Nie, tak więc tak to jest. No rzeczywiście towarzystwo było wspaniałe i cieszę się, że te nagrody Iguana są tak prestiżowe.